TVG9, indeks Claudiego, czyli tendencyjny przegląd legend i życiorysów. M jak kto? Miernik? Nie. M jak miernik. Uwolnić miernika, zamknąć miernika, jak mówili ludzie pod Sądem Najwyższym. No i słusznie mówili. Ja natomiast miernika po raz pierwszy spotkałem na spotkaniu z młodzieżą w Sopocie. To miało miejsce. Przyjechał wtedy z Celińskim, chociaż tam Celińskiego nikt nie zapraszał, ale no, on już tam lansował go zapewne na człowieka od młodzieży. Innych tam na inne pewnie funkcje lansował. No już chyba czuł się wtedy takim człowiekiem rozdającym karty. No ale my tam jeszcze nie wiedzieliśmy o tym. Natomiast no, ja go zawsze kojarzyłem jako taki duet z Kuroniem, Kuroń-Michnik, ale na mnie wrażenia sympatycznego w przeciwieństwie do Kuronia, który, jak mówię, no tak przesympatycznym człowiekiem się mi wydawał, to u niego zauważyłem taką jakąś wredność i fałsz w oczach. No zresztą z tego, co mówił, to no to wynikało. No bo tam dyskutując z kimś powiedział na przykład, że no ja w sumie też tak myślę, ale pisał będę co innego. Poza tym no zauważyłem, że wszystkie opozycyjne laski na niego leciały. Nie wiem, czy to na legendę opozycji, czy może no jakoś tam co się pociągało w nim. Cholera wie, co tam kobiety, czym się kierują. No, także wrażenie miałem takie pierwsze ze spotkania z nim niezbyt sympatyczne, aczkolwiek jeszcze negatywnie tego człowieka wtedy nie oceniałem. To przyszło dopiero w czasie strajków w maju 1988 roku. No, kolejne moje spotkanie z Michnikiem, no to były strajki w 1988 roku. No, ja wówczas zaangażowałem się w akcję pomocy strajkowej. Tutaj po lewej w stawkach krytycznych mieścił się taki sztab strajkowy. Czasem tam spałem, no ale ja spałem na podłodze w salce katechetycznej, a Adam Michnik spał na plebanii u księdza Jankowskiego, no w tych apartamentach gościnnych. Mazowiecki też tam był oprócz niego, z ważniejszych osób. No, myślę, że tam musiał strasznie cierpieć u tego straszliwego antysemity, jak go później tam opisywał w Gazecie Wyborczej. No, ale wtedy jakoś mu nie przeszkadzało to, bo nie uciekał stamtąd. Pamiętam tylko, że jak wcześniej tam się nie obnosił nigdy ze swoim żydostwem za bardzo, no to ktoś go zapytał, czy ten strajk ma sens, to powiedział, że no nie wie, ale jak mówi Talmud, warto świni choć włos z dupy wyrwać. No taki zacytował taki fragment akurat. No jak widać już wtedy zaczął lansować się ze swoim żydostwem, bo no wyczuł, że to jest trendy. Kiedy to było 31 sierpnia, ale 88 roku, Wałęsa pojechał do Kiszczaka, no i potem tam no, obiecał mu wygaszenie strajków, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, ale zauważyliśmy, że wówczas Michnik gdzieś zniknął. No,
Później z kolegami sobie tak wspominaliśmy tamto zniknięcie tajemnicze, w ogóle bez słowa po angielsku, to tak pomyśleliśmy, że już wtedy myślał o swojej sławetnej gazecie, w której promował układ z komunistami, a później zaciekle go bronił. No tudzież lansował polityczną poprawność. Poza tym, co tu dużo mówić o dalszej działalności? Nie. Michnik, jaki jest, każdy widzi. Za bardzo mnie jego późniejsza postawa nie zdziwiła. Tak. Z charakteru tej osoby wszystko było do przewidzenia.